Już w najbliższy weekend, czyli 19 i 20 sierpnia, organizatorzy zapraszają mieszkańców miasta i okolic na Konińską Starówkę, gdzie będzie na nich czekało sporo atrakcji, a to za sprawą cyklicznego wydarzenia, które przyciąga mnóstwo osób. Odbędzie się 16. Jarmark Świętego Bartłomieja. Jest to impreza, która ma na celu przede wszystkim promocję rzemiosła, rękodzieła, twórców sztuki, kolekcjonerów, pasjonatów, ludzi zbierających różne rzeczy. Generalnie święto według mnie spotkań, bo chodzi o to przede wszystkim, żeby wyciągnąć ludzi na tą naszą piękną Konińską Starówkę, żeby można było się spotkać, pochodzić, spędzić mile czas. Ciężko to powiedzieć o atrakcjach, natomiast jest na pewno wśród nas wiele osób, którzy uwielbiają szperać w starych szufladach, na strychach, znajdywać różne ciekawe rzeczy. Tu wszystko to będzie właśnie zaprezentowane, bo wiele osób, mamy dużo wystawców, którzy przywożą właśnie tego typu skarby. Czy to zawodowo się tym zajmują właśnie poprzez handel antykami, jakimiś zabytkowymi przedmiotami, ale będzie też dużo mieszkańców, którzy po prostu przetrzebili strychy, przetrzebili piwnice, powynajdowali rzeczy, które nie są już im potrzebne i tutaj będzie można je spotkać. Często to są rzeczy, które występują naprawdę w ilościach już śladowych, jakieś stare przedmioty, często jeszcze przedwojenne, więc pamiętające no, długą historię. Część wydarzenia poświęcona będzie rzemiosłu i rękodziełu. Na pewno można znaleźć rzeczy, które się wytwarza w małych ilościach, jednostkowych. Są osoby, są panie, które na przykład są firmy, które przywożą swoją twórczość, właśnie jakieś koszule lniane, jakieś stroje robione z naturalnych materiałów, czasami z recyklingu nawet. Są osoby, które tworzą zabawki i też to są wszystko rzemieślniczo, tak rękodzielniczo wytwarzane. A mam takich znajomych, którzy przychodzą na jarmark po pewne konkretne rzeczy. Są osoby, które na przykład pasjonują się jakimiś numizmatyką, tak, czy generalnie jakimiś monetami. Tego będzie na pewno duży wybór. Ale mam na przykład takich pasjonatów, którzy zbierają stare magazyny, zbierają stare mapy. Wiem, że w dzisiejszych czasach już niektórzy, młodsze pokolenie nawet pewnie nie miało w dłoni papierowej mapy, bo wszystko jest dostępne w Google Maps, ale wiele osób nadal chce wracać do tego typu przedmiotów, bo one no właśnie są pewną już ciekawostką, tak, w dzisiejszych czasach. Poza tym zostanie ustawiona scena, na której także sporo będzie się działo. Jarmark ma na celu głównie promocję osób tu z regionu konińskiego. To jest niskobudżetowa impreza, nie sprowadzamy żadnych drogich gwiazd, ale właśnie sprowadzamy te najcenniejsze gwiazdy, czyli nasze lokalne, wschodzące gwiazdy. Będziemy gościć na naszej scenie właśnie trzy szkoły muzyczne, które będą prezentować twórczość swoich podopiecznych, ale przede wszystkim ich talent. Tak? Także od godziny 15 do godziny 18 będzie rozbrzmiewać muzyka na żywo. Ci, którzy bywali już na jarmarku w ubiegłych latach, wiedzą, czego można się spodziewać i często na niego wracają. Zarówno dla nich, jak i tych mieszkańców, którzy jeszcze nie mieli okazji w nim uczestniczyć, mamy zaproszenie na to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w Koninie. Zapraszam na 16. Jarmark Świętego Bartłomieja tutaj w Koninie w najbliższy weekend. A po szczegóły dotyczące wydarzenia można sięgnąć na stronę internetową jarmark.konin.pl.